Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć tam Zosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. No i jak widzicie, widzimy się na Białoręce, a konkretniej nad Parkuj i Jedź, czyli pod Kingiem. Żerań, PKP, Żerań. Mamy tutaj parę ciekawych rzeczy, jak sam przystanek kolejowy, mamy parking, mamy trochę zespołów przystankowych w tym okolicy i nade wszystko w przyszłości tu nawet jest planowana linia tramwajowa, ale o konkretach i o tym, jak wygląda aktualnie sytuacja i co się wydarzy już w poniedziałek, powie jak zawsze Jakub Sykut. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na PKP Żerań, a za mną, jak widzicie, znajduje się nowy parking Parkuj i Jedź, jedyny na Białołęce. Będzie mogło tutaj zaparkować 250 aut, 140 rowerów, znajdują się tutaj dwa miejsca do ładowania samochodów elektrycznych oraz panele fotowoltaiczne. Ciekawe jest to, że nie mogło zabraknąć oczywiście kiss and ride, czyli miejsca, gdzie możemy się na chwilę zatrzymać, kogoś wysadzić i pojechać dalej. Parking ma zostać otwarty 28 lutego 2022 roku, czyli już niedługo. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, trochę się tutaj zaczęło dziać. No i tak, w poniedziałek, już ten najbliższy poniedziałek, czyli dla Was jutro lub dzisiaj, w zależności od tego, kiedy to oglądacie, czyli 28 lutego zostanie oddany do użytku parking Parkuj i Jedź przy przystanku kolejowym Warszawa-Żerań. Kierowcy zyskają 235 miejsc postojowych, a rowerzyści będą mogli pozostawić 140 jednośladów. Będzie to 16 parking Parkuj i Jedź w Warszawie. Jest to pierwszy tego typu obiekt na Białęce i znajduje się przy przystanku kolejowym, tak jak przed chwilą powiedziałem. W rejonie skrzyżowania ulicy Puchocińskiej i Matewilskiej. Do dyspozycji, tak jak mówiłem, jest trochę miejsc postojowych, w tym 9 dla osób z niepełnosprawnościami. Rowerzyści będą mieli tutaj zadaszone parkingi rowerowe, co jest ważne, żeby tutaj podkreślić. Przygotowano także 5 miejsc dla osób współdzielących podróże oraz 3 miejsca kiss and ride, gdzie można szybko i bezpiecznie wysadzić podwożoną osobę. Na parkingu są także 2 stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, czyli z zielonymi rejestracjami. W tym jedno dla kierowców z niepełnosprawnościami. Chwila. Czekajcie, aż muszę to zerknąć na dokładnie mapie całego obiektu. Czyli z tego co rozumiem, jest miejsce do ładowania samochodów elektrycznych. Tak, faktycznie. Jest to dla niepełnosprawnych jednocześnie. Wow. Nie spodziewałem się, że coś takiego wymyślą. Czyli to mam podwójne jakieś kombo. Ciekawe. Warto też tutaj zwrócić uwagę, że wszystkie uliczki są jednokierunkowe na terenie całego tego obiektu. Wjazd jest właśnie tutaj od ulicy Matewilskiej, z tym, że wjazd jest tylko możliwy jadąc w kierunku centrum Warszawy. W drugą stronę trzeba zawrócić przy skrzyżowaniu z ulicą Kupiecką. I też wyjazd przez to jest trochę utrudniony, ponieważ wyjeżdżając z parkingu Parkuj i Jedź możemy tylko i wyłącznie wyjechać w kierunku centrum i później musimy jakoś lawirować, żeby zawrócić. To jest pewnego rodzaju minus, faktycznie przyznaję. Jednakże sądzę, że większość osób będzie przyjeżdżać tutaj jadąc ulicą Puchocińską bezpośrednio od terenów Zielonej Białęki. I takie osoby faktycznie będą mogły tutaj wjechać bezpośrednio w ulicy Kupiecką i Marywilską, a w drugą stronę jest dosyć bezpośredni wyjazd. Co nie zmienia faktu, że faktycznie jeżeli chodzi o wjazd bezpośrednio tutaj, nie jest to idealnie zrealizowane. Mamy tutaj w okolicy też przystanki autobusowe na ulicy, tak jak mówiłem, Marywilskiej, Puchocińskiej. Są to przystanki w większości z zespołu przystankowego PKP Żerań, ale i również z zespołu przystankowego osiedle Marywilska. Także tak to wygląda. Z tego co tutaj widzę, nawet są miejsca do ładowania rowerów elektrycznych, czego się nie spodziewałem tutaj też. I to będzie jest w tym miejscu zadaszonym. Podczas projektowania i budowy parkingu duży nacisk położono na rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu. Na terenie obiektu rośnie 260 drzew, liczne krzewy. Zainstalowano panele fotowoltaiczne i banki energii oraz zatroszczono się o odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych przez drenaż rozsączający.
No i właśnie te panele fotowoltaiczne, o których tutaj była mowa, chodzi oczywiście o to, co jest zlokalizowane bezpośrednio nad miejscem, gdzie można zaparkować rowery. Też tutaj warto zwrócić uwagę, że dookoła tego obiektu mamy liczne oczywiście wejścia tam do środka, jak i również ławki. Co prawda ławki znajdują się na otwartej przestrzeni, co nie zmienia faktu, że jest ich tutaj dosyć dużo pozostawianych. Mamy też tutaj oczywiście sprzęt do naprawiania rowerów, jakby coś. I co najważniejsze, według mnie jest bezpośredni wygodny zjazd rowerowy stąd, wyścieżkę rowerową, aby pojechać dalej. Co prawda ten zjazd no, nie jest jakimś najlepszym zjazdem, chodzi mi o to, że no, nie wiem do końca, gdzie możemy pojechać z tego zjazdu, bo w jedną stronę faktycznie możemy pojechać do nowych osiedli, które się tutaj znajdują w okolicy ulicy Puchocińskiej, bo jest ich tutaj trochę faktycznie. Natomiast w drugą stronę, żeby tu przyjechać, trzeba rowerem, jakby tutaj się nie chciało, pojechać faktycznie chodnikiem, co jest według mnie dosyć dużym minusem i sądzę, że to akurat powinno być poprawione, aby tu były ścieżki rowerowe, bo pasy rowerowe, które są zamontowane, są dobre. Jednakże jest ich za mało i nie możemy nimi wjechać w każde rejony i sama ulica Puchocińska to jest czarna plama na tle całej Warszawy, jeżeli chodzi o rozwiązania przyjazne rowerzystom, bo tam faktycznie prawie nic nie ma. Idąc jeszcze dalej, mamy tutaj ciekawe informacje, iż użytkownicy nowego parkingu w przyszłości będą mogli korzystać z bezobsługowego systemu pobierania opłat. Urządzenia zostaną zainstalowane w najbliższych tygodniach. System będzie bazował na odczytywaniu tablic rejestracyjnych, czyli podobnie jak w niektórych galeriach handlowych, na przykład w galerii Mokotów. Przy wjeździe po szczytaniu numeru z tablicy szlaban się podniesie i kierowca wjedzie na parking. Przed wyjazdem w kasie parkingowej kierowca poda numer rejestracyjny samochodu oraz przedstawi aktywny bilet ZTM lub warszawską kartę miejską. W zależności od nośnika będzie to skasowanie biletu kartonikowego albo przyłożenie karty lub urządzenia mobilnego z kodem QR. O, to miło, że faktycznie już jestem przygotowana na te kody QR. Kiedy w sumie już weszły jakiś czas temu, ale warto o tym pamiętać, że przy takich rozwiązaniach są trzy metody do dawania, czyli bilet, kasowanie, kody QR, skanowanie, no i oczywiście karty miejskie, które trzeba przyłożyć. W przypadku braku dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłaty, kasa parkingowa naliczy ją i pobierze, czyli 100 zł, z tego pamiętam. Po dokładnym formalnościach szlaban podniesie się automatycznie. Także to jest dobra nowina. Ciekawostki jeszcze tutaj a propos parkingów i parku Jedź, to jest to, iż w lutym rozpoczęła się budowa kolejnego parkingu P plus R przy stacji kolejowej Warszawa Jeziorki. W sumie to warto byłoby też może nagrać jako jedna z kolejnych inwestycji. Zgodnie z umową tamta inwestycja ma zakończyć się jej budowa we wrześniu tego roku, czyli w sumie dosyć niedługo, to faktycznie tam trzeba będzie się pojawić. Tak mniej więcej wygląda cały ten i parkuj i jedź. Widzieliście teraz pewnie dosyć dużo zdjęć, trzylotów nad uliczkami, wszystkich rejonów, alejek, uliczek i innych barierów, które tutaj się faktycznie znajdują. Jest tego tutaj co niemiara, trzeba to przyznać. Powiedziałem, główny mój mankament, czyli wjazd, jaki tutaj jest na ten parking, on według mnie nie jest najlepiej dozlokowany, bo trzeba faktycznie dosyć długą drogę pokonać, żeby faktycznie wjechać na parking. No i też mój minus taki osobisty to jest to, iż Kissing Trail, który tutaj się znajduje, jest daleko faktycznie od stacji, bo my tu wjedziemy, zrobimy taki Kissing Trail, ale później musimy jakoś zawrócić i wyjechać z tego miejsca i to jest problematyczne, bo to nie jest już takie proste. To już takie proste nie jest. Trzeba wjechać najprościej na parking, zrobić kółeczko i wrócić. Inaczej będzie już trochę problematycznie, żeby to zrobić, bo tutaj żadnego rądka po drodze też nie mamy. Jest też jeden budynek techniczny, w którym, jak domyślam się, będzie całe zarządzanie tym obiektem, jak i również pewnie jakieś tam zaplecze techniczne, jakby była akcja zima, jak to czasami się pojawia na niektórych pudełkach z piaskiem. To też jest dosyć ciekawe. Także tak wygląda parking parku Jedź, zlokalizowany bezpośrednio pod przystankiem kolejowym, ale czy aby na pewno bezpośrednio? O tym więcej sekund w ciekawostce. Jak widzicie, znajdujemy się teraz na samym końcu peronu. Osoby, które będą korzystały z nowego parkingu Parkuj i Jedź, będą musiały przejść dość spory kawał, ponieważ przejście, dotarcie do tego miejsca znajduje się tylko z jednej strony.
z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i tak jak Sykut powiedział, to jest duży problem. Dużym problemem jest to, jak się wychodzi z przystanku kolejowego, czy też w drugą stronę, żeby faktycznie dojść. Teraz macie pokazaną dokładną trasę, jak to wygląda. Trzeba schodzić z przystanku kolejowego jednymi schodami, drugimi schodami. Tam też warto zwrócić uwagę, że to jest jeden z tych przystanków, który jest niedostosowany zbytnio do osób z ograniczoną możliwością poruszania się, bo tam co prawda nie ma windy, jest taki podnośnik, który wjeżdża nad schodami, ale jednak winda to jest winda, tak? To umówmy się, że z windą jest najprościej i ona zawsze działa. Zazwyczaj działa, bo podnośniki mają tendencję do niedziałania. Co nie zmienia faktu, że faktycznie to jest długa droga, żeby dotrzeć. No ale sądzę, że to nie będzie jakiś największy problem. Jestem ciekawy, jak w pierwszych dniach czy pierwszych miesiącach nawet użytkowania tego parkingu, ile osób z niego będzie korzystać. Bo szczerze powiedziawszy, nie sądziłem, że ta lokalizacja jest najlepszym rozwiązaniem. Co prawda jest przy ulicy Puchocińskiej i tutaj pociągi jeżdżą. Ale też warto zwrócić uwagę, ile tych pociągów tutaj jeździ. Mamy tutaj na trasie linii kolejowej jeżdżące 4 linie kolejowe. Konkretnie linia SKM S3 i 3 linie od Kolei Mazowieckich R9, R90 i RL. I teraz najważniejsze, co trzeba tutaj podkreślić. Nie wszystkie linie tutaj się zatrzymują. Niektóre po prostu pomijają tą stację. Zatrzymują się na tej stacji tylko i wyłącznie pociągi linii R9 i S3. Pozostałe przejeżdżają tą stację i całkowicie ją pomijają. Dlatego nawet jak tutaj właśnie się pojawi ten parking, parkuj, jedź, to nie będzie można tutaj zawsze wejść do pociągu, ponieważ po prostu niektóre przejadą obok i nawet tylko możemy im tylko pomachać. Także są plusy, są minusy, jak zawsze z każdą inwestycją może trochę się zmieni, chociaż cały czas trzeba pamiętać, że ten przystanek nie jest w najbardziej zaludnionym miejscu na mapie Warszawy, czy ogólnie na mapie województwa mazowieckiego. No ale na sam koniec tylko jeszcze wam przypomnę, że jest planowany w przyszłości tutaj tramwaj, który będzie dojeżdżać właśnie do tegoże przystanku kolejowego, czyli Warszawa-Żerań. No i jest to planowane, zobaczymy czy to powstanie i kiedy. Jest to odnoga linii tramwajowej, która ma jechać wzdłuż ulicy Modlińskiej. To byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce, w kolejnych materiałach na moim kanale. Prawdopodobnie jutro zobaczymy się w kolejnym filmie i bardzo prawdopodobne, iż to będzie coś z rondem Romana Dymowskiego albo pętla młynów nowa lub plac pięciu rogów. Te wszystkie trzy inwestycje mam już nagrane i tylko i wyłącznie czekają na ich nagranie i zmontowanie z głosem. Także do zobaczenia już niedługo. Cześć!